troszkę twardo. To są takie mokrzejsze ziemie. Także na co rybać. Ta strona akurat właśnie tu zaczęło nawet często ciąć i skakać. Dziurka ziemia też zaraz podrę mamy zawałem. Tutaj idzie bardzo leciutko. Druga strona jest gody, bo tu był też czas powodziowy. Widać, że woda przesiąkła przez wał. Jest taki zbiornik, który wylał, nawet nie zeszła woda wszystko jeszcze. No i no jest tam akurat dole mokro. Ale to już drugi raz ruszone jest, także to przeschło. Także teraz jest całkiem inaczej to wygląda. Zrobimy naprostkę, o. A tu mamy wałodry, także tu mamy bardzo blisko odrę. Opuszczam maszynę. I gaz do oporu. To jest ten ślązak wujeczka. Klimatyzacja działa. Ładnie dmucha. Nawet w bluzie jeżdżę, bo na maksa nie daje, tylko tak delikatnie, aby nie przewiało. Fajnie robota idzie, akurat zrobię to zaraz. Ten dołek tutaj wysuch, a ten dołek troszkę ściągnie. I akurat nim pojadę, zawiozę pod mini ciągnik. Wezmę siewnik i zacznę. Tutaj siadzie, no ładnie troszkę przewieje, na terek słoneczko troszkę przesuszy. Widać jak woda stoi, pełen jezior wody, bardzo długo, to jest 4-5 metrów głębokości w tym dole. Tak woda jeszcze jest pełny stan, na kapole wylało. A brat wcześniej tu pierwszym razem robił, to mówi, że chyba woda stała, bo słowa wszystko było naniesione po polu. Także musiało być tak najniższy punkt odry w tym miejscu. Także musiało ten raz trochę wylać, bo dosyć sporo. Widać jeszcze worki są na wałach po akcjach powodziowych. Co powiem, mało filmów wchodzi ostatnio, no niestety jest brak czasu, to naprawdę duży brak czasu, ale jeśli byście chcieli, jakiś więcej filmów zobaczyć, zapraszam, ale raczej filmów ze mną, z moich opowieści, różnych napraw, to zapraszam na kanał Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. To jest moja nowa praca, w tym chwili tam pracuję. Odrestaurowuję w tej chwili setrę. Kto oglądał to wie, to jest bardzo ze wczesnych lat produkcji, 50. końcówka lat. Już na chodzie jeżdżące auto. Także zapraszam na kanał, można oglądać. A mówię, a tutaj takiego sporadycznie filmy się wrzuca z tego względu, że mówię, wracam z pracy. No i naprawdę są prace polowe, trzeba te pola ogarnąć i koszenie kukurydzy, no i wiele innych spraw związanych i z mechaniką i nie tylko. Także tu zobaczycie parę ujęć z akcji uprawiania. No z siewu raczej nie nagramy, bo brata już nie będzie tutaj, to nie będzie miał kto nagrać. Ale co więcej mogę powiedzieć. Także na teraz kończę. Pozdrawiam. Do następnego.